informacji i tych zgłoszeń jest coraz więcej. Internetowa mapa ma ułatwić kontakt z policją i sprawić, że nasza okolica będzie bezpieczniejsza. Każdy obywatel może nanieść informacje o zagrożeniach na terenie powiatu. W Lubinie wpłynęły już 2 takie doniesienia. Każdy, kto ma dostęp do internetu, naniesie, powiedzmy, takie zagrożenie na mapę. Następnie takie zgłoszenie musi być odczytane przez nas i tutaj są wyznaczeni funkcjonariusze, którzy będą codziennie monitorować tą mapę zagrożeń pod tym kątem. Aplikacja składa się z 2 części. Pierwsza zawiera dane statystyczne, a druga to narzędzie interaktywne, które umożliwia użytkownikowi wprowadzenie na mapę zagrożeń. Szukamy sobie miejsca na mapie, gdzie to chcemy zgłosić. Wybieramy to miejsce na mapie i dokonujemy zgłoszenia, czyli zaznaczamy. Tak jak powiedział naczelnik prewencji, w momencie zgłoszenia jest zielony kolor, czyli że jest to nowe zgłoszenie. Później zmienia się na żółte, czyli że trwa weryfikacja. Jak koordynator zmieni następnie, jeżeli zostaje potwierdzone, barwa się zmienia na czerwoną, to już wtedy jest informacja dla osób, które na to wchodzą, że zgłoszenie zostało potwierdzone lub szare, że nie zostało potwierdzone. Każdy może anonimowo zgłosić coś, o czym bałby się powiedzieć otwarcie. Policjanci liczą na to, że internauci coraz częściej będą korzystać z mapy, ale przede wszystkim mają nadzieję, że będą robić to rozsądnie. Z perspektywy naszej, jako tutaj Wydziału Prewencji, jako Policji, no to narzędzie będzie jak najbardziej tutaj pożyteczne pod tym kątem, iż no społeczeństwo będzie nam wskazywać dodatkowo także informacje o miejscach zagrożonych i my będziemy to sprawdzać w przypadku. Jeżeli te zgłoszenia będą potwierdzone, na pewno będziemy brać to pod uwagę, dyslokując, kierować i kierując służby, zadaniując, aby wyeliminować całkowicie takie zagrożenie. Lubińska Policja podkreśla, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpią pilnej interwencji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Mapę można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych komend Policji.